Doskonale wie, że mieszkanie prawem, nie towarem, dlatego ma ich aż 5. Niemal co do sekundy potrafi określić, ile czasu Polska czeka na pieniądze z KPO. Jest doktorem nauk prawnych i w przeszłości współpracował z najlepszymi specjalistami w tej dziedzinie, między innymi z profesor Krystyną Pawłowicz. Znalazł dla Państwa czas podczas wakacji, choć powszechnie wiadomo, że woli wakacje od sejmowych głosowań. Do nas przyjechał taksówką dziś, czyli tak jak lubi najbardziej, nie za swoje. Naszym gościem jest Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy. Patrycjusz Weżga, Wirtualna Polska. Beata Lubecka, Radio Z. To jest Gra o Głosy. Dobry wieczór. Gra o Głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radio Z. Dobry wieczór, panie pośle. Krzysztof Śmiszek z Lewicy, z Nowej Lewicy. Dla tych, którzy nas jeszcze nie widzą, a tylko słuchają, to powiem, że pan poseł jest się ubrany elegancko. Czarny garnitur, czarny krawat, biała koszula. Elegancki program wieczorny, więc trzeba się dostosować. Stosownie do pory. Zgadza się, tak. Można telefonować do nas, Beato. Można pod numer 321-321-321. To jest numer do Radia Z. Czekamy na wasze, na państwa pytania, które zadamy, które wy zadacie gościowi. Bo to jest, proszę państwa, gra o głosy. Politycy grają o to, żeby was przekonać do swojego programu, swoich poglądów i by wreszcie oddać na nich głos. To jest program, w którym nie brakuje trudnych pytań. Nie brakuje także niełatwych emocji. Mogą państwo także głosować. O, nawet to pytanie w tej chwili ci, którzy nas oglądają, widzą, ci, którzy słuchają, powiem, jak brzmi. Jest dość ogólne, ale pozwala państwu odnaleźć się w tej formule bez trudu. Czy zgadzasz się z Krzysztofem Śmiszkiem? Można głosować na tak, można głosować na nie. Proszę to czynić teraz na YouTubie, tak. A teraz chcielibyśmy zapytać, jak to jest, panie pośle, że pan tak często lubi jeździć taksówką? Za sejmowe pieniądze, czyli nasze, podatników, budżetowe. No, mam dużo zobowiązań, dużo spotkań. Spotykam się i w terenie, i w Warszawie. To więc... znaczy, że przepraszam, z jednego miasta do drugiego jeździ pan taksówką? Nie, jeżdżę z jednego miasta do drugiego taksówką. Jeżdżę po mieście taksówką, jeżdżę także komunikacją miejską, zarówno we Wrocławiu, jak i w Warszawie. Więc dzielę swoją... A rowerem? No właśnie żałuję, rowerem nie jeżdżę, chociaż bardzo, Zielony Ład, bardzo żałuję. Tak, miałem rower, ale jakoś zepsuł się kilka lat temu i nie mam cierpliwości, czasu i umiejętności, żeby ten rower naprawić. No. Drodzy państwo, nasz bohater dzisiejszego wieczoru jest ósmy, jeśli chodzi o, znaczy jest w pierwszej ósemce, przepraszam, posłów, którzy wyjeździli najwięcej... tymi taksówkami za pieniądze sejmowe. Tak, o pieniądze. 300 tysięcy złotych, proszę państwa, na taksówki wydali posłowie w całym. Już myślałem, że ja wydałem 300 tysięcy. Zaraz ponad 4 tysiące. A za panem była pana koleżanka Joanna Szoing-Welgus, też ponad 4 tysiące. 4284 złote wydał nasz dzisiejszy gość na taksówki w 2022. 4284 złote. No tak, jeśli jest się aktywnym posłem, jeśli jest się posłem, który ma wiele spotkań i uczestniczy żywo w różnych dyskusjach, debatach, spotkaniach z różnymi środowiskami, to czasami trzeba tą taksówką pojechać. Podsumowując, wydawał pan nasze pieniądze dla naszego dobra. No, podatnicy płacą także nam, posłom, posłankom. Mamy jakieś wynagrodzenie, więc wszyscy się zrzucacie państwo na naszą działalność. I rzeczywiście tak, no przecież to mówię wprost i tego nie ukrywam. Czyli pan tak mówi, że to dla nas, dla wyborców. W takim razie w październiku 2021 roku zamiast głosować, to pan był na wakacjach ze swoim partnerem życiowym, Robertem Biedroniem. I tak. To była ważna ustawa Stop LGBT. Pan mówił, że to taka ważna ustawa dla pańskiego środowiska. No i co? Tak, to był ten jeden dzień, kiedy nie było mnie podczas głosowań. Jeszcze dzień wcześniej prezentowałem stanowisko klubu w tej sprawie. Rzeczywiście to był błąd. Wyjechałem jeden dzień, zdarzyło mi się po prostu nie zagłosować w sejmie. Jeszcze w tak ważnej, symbolicznej sprawie. To prawda. I to jest, pechowo się złożyło. To jest mega wstyd. I dokąd wy pojechaliście wtedy? Do krajów arabskich, czy gdzie? Niech to już będzie moją słodką tajemnicą. A dlaczego nie? Jak już jedziemy, to jedziemy. Nie, aż tak bardzo swojego życia prywatnego nie chcę odsłaniać, ale tak jak mówię, no to był po prostu błąd. Czekamy na pana, na państwa pytania. 321-321-321, telefon do Radia Z, tak gwoli przypomnienia. Tak jest. I mogą państwo także na YouTubie głosować w naszej ankiecie. Czy zgadzasz się z Krzysztofem Śmiszkiem? Tak, panie ogólnie, pośle? Tak ogólnie, tak. Czy robi pan dobre wrażenie, czy też nie? Ja 70, ale proszę zerknąć, panie pośle. 70% jest na tak. Ale jest 4 minuty 46 sekund programu. No ale zrobił pan piorunujące wrażenie, jak widać. Może to chodzi o docenienie dotychczasowego dorobku pana posła, co? Jak myślisz, Bato?
No, to może porozmawiamy o tym dorobku. No dobrze. To zapraszam. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo to jest taki program, w którym dopytujemy o wiedzę na temat regionu, który pan poseł ma ochotę i zamiar reprezentować. Też pytamy o to, co wie, jeśli idzie o program formacji, którą reprezentuje. Ale słuchaj, zacznijmy może od tych takich fantastycznych rewelacji najświeższych. Co ty na to? Słyszał pan? Tak, słyszałem. No, Roman Wierty, którego nie znosicie jako Nowa Lewica, wystartuje w Świętokrzyskiem z ostatniego miejsca. I to ma być odpowiedź na to, że Jarosław Kaczyński prawdopodobnie wystartuje w tym samym okręgu. Nie w Warszawie. No cóż, no ja nie chcę meblować list wyborczych ani kolegom i koleżankom z opozycji demokratycznej, ani Prawu i Sprawiedliwości. To nie moja sprawa, natomiast niewątpliwie Donald Tusk zrobił prezent Lewicy. A to dlaczego? Jaki a to dlatego, że pamiętam, że Donald Tusk jeszcze kilka tygodni temu, czy kilka miesięcy temu powiedział, że nikt na listach Platformy nie znajdzie się, kto neguje prawo kobiet do przerywania ciąży. I okazuje się, że jednak się to miejsce znalazło. Znalazło się dla ojca chrzestnego Konfederacji, znalazło się dla wskrzesiciela Młodzieży Wszechpolskiej, znalazło się dla ojca chrzestnego współczesnego polskiego nacjonalizmu i szowinizmu. Tyle no zasług Romana Giertycha. Więc gratuluję wszystkim kolegom i koleżankom z Platformy czy z Koalicji Obywatelskiej, którzy od dobrych paru lat powolutku próbowali zmieniać twarz tej partii, przekonując społeczeństwo, że jest bardziej liberalna, że jest bardziej postępowa, że jest europejska, że jest światowa. Teraz pan poseł teraz tam mamy Platformę Obywatelską. Ale to znaczy, panie pośle, rozumiem, że Donald Tusk zrobił z gęby cholewę. To powiedziała pani redaktor. Ja tylko mówię jedną rzecz. W polityce warto dotrzymywać słowa. I oczywiście od czasu do czasu można się potknąć i to wtedy dociekliwi dziennikarze to wypomną. Natomiast ja wiem jedno. W Świętokrzyskiem mamy świetnego kandydata, Andrzeja Szejnę z Lewicy, wiceszefa całej europejskiej Lewicy. I to będzie człowiek, który będzie punktował także Romana Giertycha, bo my, Lewica, nie zejdziemy ze swojego obranego już raz toru. Mówimy prawo kobiet do aborcji, równość małżeńska, świeckie państwo, Europa, praworządność. Pytanie, gdzie się do tej aborcji to nawet fest. Zdaje się, prawo o tym jeszcze dzisiaj pomówimy, ale nie czujecie, że to jest trochę taki, no nie wiem, można to nawet trochę osobiście, emocjonalnie traktować, trochę taki policzek. No, dogadywaliście się co do szczegółów, jeśli chodzi o pakt senacki. Tam to nazwisko się pojawiało. Ten Giertych miał wystąpić, ostatecznie nie wystąpił. I co? I okazuje się, że jednak Donald Tusk trochę przepycha tego Giertycha. Panie redaktorze, ja mam 44 lata i pamiętam, już byłem dorosłym człowiekiem, kiedy Roman Giertych był ministrem edukacji w 2005, 2006, 2007 roku. To za kadencji Romana Giertycha ja i wielu moich przyjaciół z LGBT myśleliśmy o wyjeździe z Polski. Sam zacząłem uczyć się szwedzkiego, bo chciałem po prostu uciec z Polski. Przez Giertycha. Zarządów Giertycha. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, bo mówimy Giertych, ale tam jest jeszcze były takie osoby jak Wierzejski, nie wiem, czy państwo pamiętacie z LPR-u, Orzechowski, wiceminister edukacji, pani Sowińska, która widziała w Tinki Winki geja. No to jest cała ferajna, którą żyrował Roman Giertych. Więc ja pamiętam, panie redaktorze, te czasy. I nie chcę, nie wiem, może ktoś mu wybaczył, może Donald Tusk wybaczył Romanowi Giertychowi. Wie pan co, może się zmienił, może trzeba dać mu, może, nie wiem, Donald Tusk mu dać szansę. Ja tej szansy mu nie daję, bo Roman Giertych ukradł moje najlepsze lata życia. I to Roman Giertych spowodował, że takie osoby jak ja po prostu mają trochę gorzej w tym kraju, bo to on położył podwaliny i fundamenty polskiej homofobii, nacjonalizmowi i polskiemu szowinizmowi. To już zostawmy Romana Giertycha. Myślę, że i tak poświęciliśmy mu bardzo dużo czasu. 321-321-321 to jest telefon do Radia Z, więc czekamy na wasze, na państwa pytania, które można skierować do pana posła. Ale teraz zacznijmy mówić o listach Lewicy. Dobrze. Jana Szostak, czy znajdzie się na listach Lewicy? Miała być na listach Koalicji Obywatelskiej, aktywistka urodzona w Grodnie, na Białorusi. Znajdzie się na waszych listach. To konkretnie skąd wystartuje, z którego okręgu i z którego miejsca? Jutro po południu będzie podjęta decyzja. Jest spotkanie kierownictwa Lewicy z Janą Szostak. Ja marzyłbym o tym, żeby Jana Szostak odważna, nieustępliwa, jednoznaczna aktywistka o wolną Białoruś, o prawa kobiet, o prawa osób LGBT, o zieloną Polskę i o zieloną Europę znalazła się na naszych listach. No, Jana Szostak mówi, że aborcja do 9 miesiąca ciąży według niej to jest okej. Czy według pana też jest okej? Lewica mówi bardzo jednoznacznie, że kobiety w Polsce powinny mieć prawo do decyzji o przerwaniu ciąży do 12 tygodnia ciąży. Czy aborcja wykonana w 8 miesiącu ciąży kobiety
jest w porządku. Ale dzisiaj to jest możliwe przecież. Z powodów medycznych. Z powodów medycznych, więc nie widzę żadnej sprzeczności z programem Lewicy. Jestem przekonany, że Jana Szostak właśnie o tym mówiła. Jest pan przekonany, że właśnie o to chodzi? Jestem o tym przekonany. Do 12 tygodnia Lewica mówi, żaden ksiądz, żaden psycholog, żaden lekarz, żaden psychiatra nie będzie konsultował. Nie potrzeba zmiany przepisów, żeby dzisiaj z powodów medycznych dokonać aborcji. Widzi pan dotyka bardzo ważnej kwestii. W 9 miesiącu. Dlatego, że dzisiaj takie rzeczy się robi, dlatego, że ze względów medycznych, jeśli chodzi o zagrożenie zdrowia lub życia kobiety, można takich zabiegów dokonać. Ale to znaczy, że pan rozumie, Janusz Szostak, a ludzie z koalicji nie zrozumieli, źle zinterpretowali, dlatego ją wyrzucili? No właśnie, bo nie, mam takie wrażenie... Ludzie z koalicji przede wszystkim mieli za złe, że Jana Szostak mówi, że trzeba rozebrać te zapory na granicy z Białorusią. Trzeba rozbierać? Ale Jana Szostak ma rację w tym sensie, że... Ale Lewica chce, żeby rozbierać te... Po tym, jak zakończy się dyktatura Łukaszenki, trzeba tę zaporę rozebrać. A potem, jak nie, już a potem tak. Białoruś będzie demokratyczna. I o tym wszyscy chyba co do ale tego się zgadzamy. Dlaczego trzeba rozebrać? Żeby co? Żeby wycieczki chętniej przechodziły? Nie dlatego, żeby wycieczki chodziły, tylko po prostu to jest symbol. To jest symbol. Na razie dzisiaj odgradzamy się od dyktatury. Mam nadzieję, że już bardzo niedługo, sam się angażuję w kwestie dotyczące wolnej Białorusi, że tego już, że tej potrzeby już nie będzie, że Białoruś wreszcie będzie wolnym krajem. I o tym mówi Jana Szostak. Tylko jak ktoś stoi w rozkroku, jak ktoś się boi słowa aborcja, słyszy aborcja i po prostu już porzuca swoje zapowiedzi, jak ktoś się boi tego, że Jana Szostak mówi prawdę o tym, co powinno być na granicy z Białorusią po przemianach demokratycznych, no to sorry, dlatego ja nie jestem w Platformie Obywatelskiej. Mamy telefon. Dariusz Gdańsk. Mam takie pytanie do pana. Czy zastanawiał się pan nad tym, aby w ogóle zrezygnować z działalności politycznej? I pomimo, iż jestem gorącym orędownikiem zmiany władzy, która w chwili obecnej nami rządzi, to zastanawiałem się również nad tym, czy obecna opozycja jest opozycją wystarczającą, aby tego dokonać. To tak. Kilka pytań było. To, czy się zastanawiałem, tak, żeby zrezygnować? Czy pan zrezygnuje ze startu w wyborach? No nie wiem, dlaczego miałbym zrezygnować. Wrocławianie, no wrocławianki. No może się pan nie nadaje, według słuchacza. No może. To jakby ma pan pełne prawo także nie zgadzać się z moimi działaniami, czy je źle oceniać. 4 lata temu dostałem 44 tysiące głosów. To był drugi wynik liczbowy całej lewicy w Polsce. I tym razem także proszę o głos. Prawie 44. 43 i 500 chyba jakoś 477 tak. Dokładnie. O właśnie, no dokładnie. To niech będzie 43,5 tysiąca głosów. Czyli po prostu... Nie, dlatego, że mam pomysł na Polskę, chcę dalej to robić. Zobaczymy, czy wrocławianie, wrocławianki dadzą mi szansę. Na razie proszę bardzo o ich głos. 321-321-321. Można telefonować, można także głosować w naszej ankiecie na YouTubie. Kolejny słuchacz. Dzień dobry, z tej strony Jakub z Warszawy. Mam pytanie do pana Krzysztofa. Jeżeli Lewica doszłaby do władzy, to w którym roku rządzenia opodatkowałaby Kościół i nastąpiłby totalny rozłam Kościoła od polityki? No, dziękuję za to pytanie. Lewica opodatkowałaby Kościół już pierwszego dnia, kiedy rządziłaby Polską. Dlatego, że uważamy, że dzisiaj mamy wszystko postawione na głowie i nie było władzy przez ostatnie kilkanaście lat, która mogłaby się postawić Kościołowi. Dzisiaj skandalem jest, że księża płacą ryczałtowy podatek raz na 3 miesiące 146 zł na ten kwartał, a na przykład kwiaciarka czy mechanik samochodowy co miesiąc odprowadzają gigantyczne daniny. Więc... No, chcę pan powiedzieć, że jesteście przygotowani. Stosowne przepisy są absolutnie gotowe. Jest projekt, wystarczy ustawę, przedłożyć i głosować. Sam złożyłem ponad dwa lata temu, sam złożyłem projekt ustawy. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale jest taki przepis, artykuł 70a ustawy stosunku państwa do Kościoła i to jest taki bardzo sprytny przepis, który daje możliwości polskim parafiom katolickim, a także seminarium duchownym na otrzymywanie ziemi. 15 hektarów dla parafii, 50 hektarów dla seminarium duchownego. I co robią polskie parafie, co robi polski kościół katolicki? Dostaje 15 hektarów, sprzedaje i wyciąga rękę po kolejne. Na samym Dolnym Śląsku przekazano już ponad 10 tysięcy hektarów ziemi w ten sposób. To jest zwykłe złodziejstwo, szwindel i kościół zamiast posługiwać swoim owieczkom, za moim zdaniem zamienił się w biuro pośrednictwa nieruchomości i zarabia gigantyczną kasę. Czyli jeśli Lewica dojdzie do władzy, jeśli będzie współrządzić, to rozumiem, że Kościół będzie opodatkowany. Absolutnie. Jeszcze wracając do waszych list wyborczych, czy Piotr Ikonowicz też wystartuje?
No, mam nadzieję, z tego co wiem, zgodził się na start z Gdyni, z ostatniego miejsca. Zgodził się już, tak? Zgodził się i wzmocni nasze listy. Nasze listy lewicowe są od socjalistów do socjaldemokratów, przez socjalliberałów, więc mamy fajną drużynę, ekipę lewicową, kandydatów i kandydatów. Ja naszą, wracając na chwilę, zamykając ten wątek, rozumiem, że spotkanie jest jutro. I zgadza się. To jest tak, że obie strony muszą się dogadać, czy któraś bardziej chce, ktoś się opiera? Wiem, że wola jest po obu stronach, jest już chyba zaproponowany okręg wyborczy, ale to pewnie jutro. Ale co, czego to zależy? Żeby zapadła decyzja na tak? Trzeba się spotkać, porozmawiać. Jana Szostak nie pukała do drzwi lewicy, ani lewica nie pukała do jej drzwi wcześniej, ale z uwagi na ten ruch, taki trochę powiedziałbym, no, kunktatorsko-tchórzowski Koalicji Obywatelskiej, a to po prostu... Czyli chodzi o to, czy się da zesłać ze spadochronem tam, gdzie pokażecie? Nie wiem, czy ze spadochronem. Lepiej z myślę, że to będzie miejsce, z którym ona jest związana. Mhm. A kto ma większe szanse w walce o miejsce w Senacie? Czy Magdalena Biejat, czy Joanna Senyszyn? No, zdecydowanie Magdalena Biejat. Bo Joanna Senyszyn, wspomnijmy, zgłosiła swój akces, powiedziała, że będzie startować z warszawskiego okręgu numer 45 i że ma większe szanse, chociażby dlatego, że Magdalena Biejat w 2015 roku w drugiej turze oddała nieważny głos, tym samym jak gdyby zagłosowała na Andrzeja Dudę. No, nie poparła Bronisława Komorowskiego, kandydata opozycji. Znaczy, no, wtedy Platforma Obywatelska. No, nie. Wiem jedno. Reelekcja była, przepraszam. Wiem jedno. Magdalena Biejat, posłanka Lewicy, jest oficjalną kandydatką Paktu Senackiego. Pakt Senacki to jest super ważna umowa, która wiąże wszystkie partie demokratycznej opozycji. Zatem jeśli ktoś ma ambicje i występuje przeciwko temu paktowi, a dzisiaj tą osobą jest Joanna Senyszyn, to znaczy, że zwiększa szanse Prawa i Sprawiedliwości. Ja szanuję bardzo Joannę, to jest naprawdę ikona lewicy. Ale ikona. No, ona nie chciała chyba z nami, ale to jakby zostawmy może to. Może chciała inny okręg. A może chciała po prostu mieć inną partię albo w ogóle być kimś innym w tej naszej partii? Nie wiem. Szanuję Joannę, ale bardzo ją proszę. Joasiu, odpuść ten Senat, dlatego że twoje startowanie, twój start to obniżenie szans demokratycznej opozycji. Pan poseł będzie startował z Wrocławia, więc posłuchajmy, co o panu pośle Śmiszku sądzą wrocławianie. No? Krzysztof Śmiszek. Śmiszek? Nie wiem. Nie wiem, europosłem, posłem, coś mi tak. No i coś słyszałem, no a poseł jakiś. Partnerem Roberta Biedronia. Tak, to jest poseł Lewicy. Przykro mi, nie wiem, czy to źle, czy dobrze. Kim jest Krzysztof Śmiszek? Wiem, kim jest. Prawnikiem. Właśnie zasługuje na swój mandat, zdecydowanie na następną kadencję też. Szczególnie jako aktywny członek Lewicy. Nie wiem. Nie. Nie wiem niestety. Lewica. Nie, no to jest polityk, z tego co ja pamiętam, on jest chyba z frakcji lewicowej, ale tam, no, mniej więcej... Partner Biedronia. No, prywatnie, tak. Czegoś we Wrocławiu jest znane może? Nie, ja nie znam. Panie pośle, chyba trochę więcej billboardów. Musi pan popracować to nad rozpoznawalnością marki w miejscu, z którego pan startuje. No, ciągle traktuję siebie jeszcze jako świeżynkę polityczną. To moja pierwsza kadencja, ale rzeczywiście jakby więcej komunikacji zawsze się przyda. Natomiast też nie wstydzę się tego, co zrobiłem dla Wrocławia i dla Dolnego Śląska. Mnóstwo różnych interwencji, mnóstwo różnych działań, także jestem dumny. Tak. Jaka najbardziej udana interwencja? No, na przykład zablokowanie gigantyczne fermy świń w pięknej, pięknej miejscowości Olsza pod Miliczem. To jest także mój okręg wyborczy. Piękna perła Dolnego Śląska miała być, no, niestety zniszczona przez tę fermę na 8 tysięcy świń. I razem z mieszkańcami protestowaliśmy tak długo. Ja jako prawnik także im pomagałem pisać różnego rodzaju pisma, zawiadomienia do CBA. I się udało. To samo udało się zrobić z miejscowością pod Wrocławiem, Sadków, gdzie miała powstać obora na 10 tysięcy krów. I też czyli to zablokowaliśmy. Czyli to jest duży sukces, jak pan twierdzi. No, ale w takim razie jedynka we Wrocławiu, ale słychać, z rozpoznawalnością jest duży problem. Ma pan jedynkę. Czy to nie jest czy to nie jest nepotyzm? Przecież współlider partii to pana partner życiowy. No tak, tak. Czasami spotykam się jeszcze z tymi pytaniami. Powiedziałem sobie, wchodząc do polityki, że udowodnię i będę gryzł ziemię i trawę, żeby pokazać Polkom i Polakom, a szczególnie moim wyborcom i wyborczyniom. Sąd pokazuje, że bezskutecznie, że nieskutecznie pan gryzł ziemię. Wie pan, no jakby... Na 4 lata to nie mało.
To prawda. Bardzo rzadko pan bywał w tym Wrocławiu. Nie, jestem bardzo często we Wrocławiu, no, właściwie mieszkam we Wrocławiu. To nie to, że tutaj wybraliśmy sobie jakieś specjalnie... To nie są aktorzy jak w TVP. Nie, ja rozumiem, ale ja też nie jestem Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim, którzy są w polityce od 30 lat i, ale i chociaż są, mają tego typu rozpoznawalność. Ale jedynka, proszę bardzo, jedynka. I to nie jest tak, partia uznała, że będę dobrą lokomotywą. 4 lata temu się sprawdziłem, przyniosłem Lewicy 43 i prawie 500 partia, głosów. Więc rządzi partia, radzi partia, nigdy mam się nie zdradzi. Taką ambicję to powtórzyć. Pan poseł reprezentuje dumnie Dolny Śląsk, Wrocław w szczególności. To sprawdźmy, co na ten temat w ogóle wie. No i pierwsze pytanie. Ile kosztuje bilet normalny, jednorazowy w komunikacji miejskiej we Wrocławiu? A. 3,90. Odpowiedź B. 4,60. Odpowiedź C. 4,20. Która odpowiedź jest prawidłowa? Chyba, że korzysta pan ze zbiorką. Tak, korzystam ze zbiorką, ale zaznaczam jedną rzecz. Posłowie i posłanki jeżdżą bezpłatnie. Ale co z tego? Więc nie kupuję tych biletów. Ale tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nie jeżdżę zbiorką, tylko jednak taksówkami. Jest to 4,60. 4,60 zaznaczamy i sprawdzamy, czy to jest dobra odpowiedź. Tak, to jest dobra odpowiedź. Brawo. Plus. Pytanie drugie. Który polityk był prezesem koszykarskiej drużyny Śląska Wrocław w latach 90., proszę państwa? Czy był to Rafał Tutkiewicz, czy może B. Grzegorz Schetyna, czy C. Ryszard Czarnecki, prezes koszykarskiej drużyny Śląska Wrocław, panie pośle? Śląsk Wrocław to Grzegorz Schetyna. Zaznaczamy? Brawo, to był oczywiście Grzegorz. A teraz mamy dla pana niespodziankę. Pytanie od jednego z konkurentów, który wystartuje z tego samego okręgu. Prawdopodobnie wystartuje. A to z PiS-u? Bo z PiS-u to chyba jeszcze nie wiadomo. Proszę zobaczyć. Panie Krzysztofie, pozdrawiam z Dożynek w Mietkowie i mam do pana arcywrocławskie pytanie. Kto i dlaczego jest lub był pana ulubionym koszykarzem Śląska Wrocław? Czekam na odpowiedź. To był Janusz Cieszyński, tak, powiedzmy. To był Janusz teraz Cieszyński. Minister cyfryzacji. Muszę od razu powiedzieć, że nie jestem wielkim fanem sportu. Jeśli już w ogóle, to chodzę czasami na mecze żużlowe WTS, natomiast koszykówki nie śledzę, więc pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich koszykarzy. Czyli nie ma pan swojego ulubionego koszykarza. Nie ma pan swojego ulubionego koszykarza. To teraz kolejny quiz, tym razem polityczny. I pytanie numer jeden. Do ilu dni urlopu menstruacyjnego w miesiącu według lewicy powinny być uprawnione kobiety? Odpowiedź A. Jeden dzień. Odpowiedź B. Dwa dni. I C. Trzy dni. Która odpowiedź jest prawidłowa? Myślę, że jest to odpowiedź B i chyba to jest dwa dni. Zaznaczamy, sprawdzamy. To jest dobra odpowiedź. Ale panie pośle, tyle o tym mówiliście, tyle o tym mówiły wasze przedstawicielki. Dlaczego tego nie ma w programie? Do programu nie wpisuje się wszystkiego, natomiast liczy się to, co założyliśmy przez 4 lata jako projekty ustaw, a także nasze zapowiedzi. Czyli to nie jest takie istotne, tak rozumiem? I ja uważam, że to jest istotne i koleżanki z lewicy, polityczki lewicy mają rację. Takie rozwiązania zostały już wprowadzone między innymi w Hiszpanii i uważam, że w Polsce przyszedł czas w 2023 roku, żeby wyjść naprzeciw tego typu potrzebom. Jedno jeszcze pytanie, jeśli chodzi o wiedzę polityczną. Do jakiej kwoty lewica chce podnieść zasiłek pogrzebowy? W tej chwili wynosi on, proszę państwa, 4000 zł. Czy lewica chce, żeby to było 8000, 7500 czy 6500 zł? To będzie chyba 8000, odpowiedź A. Zaznaczamy i sprawdzamy. Brawo, wiesz co, pan poseł ma 100% skuteczność. Jestem lepszy niż Marek Suski? Jest pan lepszy niż Marek Suski, on też skuteczność była duża, ale nie aż tak wysoka. To jeszcze zobaczmy jak... Ankieta. No z Markiem Suski mam ostatnio na pieńku. To może w tej drugiej części sobie o tym powiemy, co łączy Krzysztofa Śmiszka z Markiem Suskim. Czy zgadzasz się z Krzysztofem Śmiszkiem? 68% się zgadza, 32% nie. Państwo cały czas na YouTubie mogą w tej ankiecie brać udział. I o teraz już żegnamy się ze słuchaczami Radia Z, ale jesteśmy oczywiście w telewizji Wirtualna Polska, na portalu Wirtualna Polska, radioz.pl i oczywiście w naszych mediach społecznościowych. A w części już tej internetowej, w części online zadamy pytanie w imieniu młodego wyborcy. Gra o głosy. Wspólny program Wirtualnej Polski i Radia Z. To jest naszym bohaterem tego wieczoru. Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Ty się niezmiennie nazywasz Beata Lubecka, a ja nic się nie zmieniło, Patrycjusz Wyżga. Kłaniamy się i zachęcamy, by być z nami także podczas tej części
niełatwego programu, choć tak bardzo się bał quizów poseł, a poradził sobie fantastycznie. Bałem się, tak, tak właśnie myślałem, że będzie taki bardzo mocny polityczny roast, tak jest, ale dałem radę. A co z tym Markiem Suskim? Pan ostatnio mówił, że macie trochę na piku. No tak, tak, no Marek Suski ostatnio rzuca się na wszystko, co przygotuje Lewica, no, łącznie z tabliczkami, kartkami, zrywa nam z różnych artefaktów. No Marek Suski, pozdrawiam, nie moja bajka. Nie, tylko wcześniej tam przedstawiał tablice wykonane przez Koalicję Obywatelską. Dobrze, to teraz pora na pytanie od młodego wyborcy. Mam na imię Filip i moje pytanie jest takie. Jak zainteresować młodych ludzi polityką? Jak sprawić, żeby przedmioty w szkole, które są z tym związane, były interesujące i sprawiły do tego, aby stworzyć społeczeństwo, które będzie rzetelnie podejmować decyzje w trakcie wyborów, a nie podchodzić i losować kandydata z karty? No jak to zrobić? Konkretnie. Pozdrawiam tego młodego człowieka. Widziałem, to była ulica Świdnicka we Wrocławiu dla słuchaczy. Jednak znamy to. Znam. Tak, to jest super duże wyzwanie i ja się bardzo cieszę, że wielu wyborców młodych popiera Lewicę. Powinniśmy zrobić jeszcze więcej jako demokratyczna opozycja, żeby po prostu młodzi ludzie interesowali się polityką. Ale więcej, czyli ja, co? Bo no, ja słyszę, no więcej, to pani, są ogólnicze. Pani redaktor, no to na przykład, co to w ogóle jest za przedmiot HIT? Historia i teraźniejszość. Jak się patrzy na podręcznik, to można tylko włosy rwać z głowy. Ja uważam, że jeśli chcemy zainteresować młodych ludzi polityką, to nie może być tak, że politycy nie mają kontaktu z młodzieżą. Ja staram się zapraszać na przykład młodzież do Sejmu z mojego okręgu po to, żeby zobaczyli, politycy jak powinni praktycy... wpraszać się na przykład nie, na lekcje, ale do szkół. Nie, na przykład niekoniecznie wpraszać się, ale robić coś wspólnie, robić coś razem. Ja czasami chodzę do wrocławskich szkół, chociaż ostatnio to jest bardzo ryzykowne. A czyli pan i się potem... prosił jednak? Nie, no zaproszono mnie, a potem niestety ten jeden z nauczycieli miał podobno jakieś problemy, więc staram się tych problemów ludziom nie stwarzać. Ale ja w ogóle uważam, że dzisiaj szkoła po prostu jest totalnie oderwana od tego, co się dzieje tu i teraz. Ja zbieram teraz podpisy na ulicach Wrocławia i w okolicach i widzę, jak bardzo wielu młodych ludzi mówi, nie, to mnie nie dotyczy, brzydzę się polityką. Jak mówię im, że polityka się interesuje wami, to nie wiedzą, o co chodzi. Receptę jaką zastosować. Ja uważam, że szkoła powinna absolutnie być bardziej otwarta na i nie bać się tego, że młodzi ludzie będą poznawali różne poglądy, spotkać się raz z Suskim, raz ze Śmiszkiem i żeby sobie mogli wyrobić zdanie. Nie wiem, na czym polega ta taka histeria wokół tego, żeby politycy nie przekraczali progu szkoły. No, przecież my jesteśmy także reprezentantami tych młodych ludzi. Czasami lepiej jest posłuchać młodego 16- czy 18-latka i usłyszeć o jego czy jej problemach, niż wymądrzać się w dobrych i prestiżowych programach. Czyli Krzysztof Śmiszek bardzo chętnie odwiedzi szkołę i wtedy przyjedzie, miejmy nadzieję, rowerem. Tak. Właśnie, albo komunikacją miejską za 4.60. Telefon mamy. 321-321-321. Państwo mogą telefonować i zadawać pytania do pana posła. Niepowtarzalna okazja, jedyny taki program w polskiej przestrzeni medialnej nazywa się Gra o Głosy. No i jest kolejny telefon, bardzo proszę. Dobry wieczór, Krzysztof z Warszawy z tej strony. Ja mam takie pytania, czy będą wprowadzone wspólne bilety miesięczne kolejowe na całą Polskę do przejazdów bez limitów, bo takich jakowych nie ma. Jakie są plany co do lotniska Okęcie? Czy będzie likwidowane po oddaniu lotniska w Radomiu w Baranowie CPK, czy jednak zostanie Okęcie, ponieważ będzie potrzebne dla Warszawy? Pozdrawiam serdecznie. Jest tym zbiórką cały czas, jest to bardzo ważne, lewicowe postulaty. To czy będzie jeden bilet, jak rozumiem, dla całej rodziny? Tak? Jeden miesięczny bilet na całą komunikację kolejową tak w całej jest. Polsce. To jest świetny pomysł. My proponujemy takie rozwiązanie. Takie rozwiązanie sprawdziło się podczas pandemii, na przykład w Niemczech czy w Hiszpanii. Za 50-70 euro można było sobie jeździć do Woli przez cały miesiąc koleją. I ile taki bilet by kosztował? No myślę, że na przykład gdyby kosztował 200 zł, to miesięcznie, to moglibyśmy po pierwsze usprawnić komunikację, zdjąć z pasażerów ten cały ciężar kupowania ciągle nowych biletów. Przecież dzisiaj można się kompletnie pogubić w połączeniach kolejowych. Czyli 200 wyjeździsz ile chcesz, darmowa dolewka. 200 wyjeździsz ile chcesz i tak naprawdę to powiedzmy drugą klasą w dobrych warunkach i to by pomogło. I w końcu pierwsze... transport ekologiczny, tam sama kolej. Absolutnie. To się sprawdza nie tylko w Europie, to się sprawdza także na przykład w Korei, gdzie można na jednym bilecie
bilecie jeździć i w metrze, i w autobusie, i w kolei. Ale nie chcę pani powiedzieć, że pan myśla teraz od słuchacza podczas programu Gra o Głosy. Na pewno jesteście przygotowani i macie stosowne przepisy, tylko jak będziecie mogli, to wdrożycie. No, mamy pomysł, mamy w programie to wpisane, żeby był jeden bilet kolejowy miesięczny na jazdę po Polsce. I uważam, że coś takiego... No, panie redaktor, no myślę, że tutaj... Jakieś środki należałoby zabezpieczyć, prawda? No to pewnie to też zależałoby od tego, jakie byłoby zainteresowanie, natomiast to się po prostu bardziej opłaca. Ludzie wtedy się przesiadają do kolei, także zyska na tym środowisko, no, zyska na tym klimat. Pan też pojeździć, tym bardziej, że jednak za bilety kolejowe też płaci Sejm, jakby nie patrzeć. Ale jeszcze pytanie było, czy jeśli powstanie CPK to tak, co z okęciem? CPK chcecie likwidować? Tak, po prostu uważamy, że to jest beznadziejna, bezrozumna i głupia inwestycja. Protestują także mieszkańcy, sam też w Nadolnym Śląsku, bo CPK także będzie przejeżdżało przez, czy ta linia kolejowa będzie przejeżdżała przez Dolny Śląsk i pomaga mieszkańcom w walce z tą inwestycją. Choć mam jeden sukces, uwaga, udało mi się doprowadzić do spotkania mieszkańców z ministrem Horałą odpowiedzialnym za CPK i udało się wypracować jakiś konsensus. Dlaczego pan, panie pośle, nie chce modernizacji naszej ojczyzny, chcę, nie chce bardzo, tak wielkiego projektu infrastrukturalnego. Dlaczego nie mamy mieć takiego huba pasażerskiego? Akurat transport nie jest moją dziedziną, natomiast z tego, co słyszę od specjalistów, to trochę jest to przestrzelone. Mamy lotnisko w Berlinie, które jest hubem, mamy lotnisko wielkie w Kopenhadze, które jest hubem, mamy lotnisko w Helsinka, które także pełni rolę hubu na Europę Wschodnią. No i mamy Europę wielkie ambicje, chcemy się rozwijać, Polacy coraz więcej latają, na przykład no to, Krzysztof Śmiszek lata za granicę samolotem. Zróbmy tak, żeby te pieniądze, które mają być wpompowane w CPK, żeby je przeznaczyć na modernizację linii kolejowych. Przecież w Polsce przez ostatnie 30 lat powstało tam paręnaście tych kilometrów nowych linii kolejowych. Więc no tak, ale zróbmy skok cywilizacyjny. Że lotnisko Okęcie wyczerpało już swoje możliwości. Myślę, że da się to załatwić. Ale jeśli ma być to nawet budowane jakieś inne lotnisko, uważam, że lotnisko w Okęcie także powinno zostać. Ono obsługuje warszawiaków i nie tylko. Jest bardzo popularne. Wszyscy się do niego przyzwyczaili. Pytanie od Rafała z YouTube'a. Jeżeli utworzycie koalicję rządową, jak zamierzacie rozliczyć przekręty, w cudzysłowie, obecnej władzy i w jakich terminach? No to jest akurat coś, co musi się zdarzyć, bo od 30 lat żadna władza nie rozliczyła poprzedniej władzy i to jest coś, czym zajmuję się przez ostatnie 4 lata w Sejmie. Ja mam na to pomysł. Ja zaproponowałem i Lewica zaproponowała, żebyśmy zaraz po wyborach powołali taką specjalną komisję. Komisję Sprawiedliwości i Prawa. Nie składająca się z polityków, posłów, którzy będą sobie skakali do... Po wyborach? Po wyborach, oczywiście. To powinno się dziać teraz. Powinniście być na to przygotowani. Eksperci mogą cały czas pracować na bieżąco zbierać takie przykłady. Jest taki mały problem, panie redaktorze. Jest taki mały problem. Rozmawia pan nie tylko z posłem, ale także z adwokatem, który przez ostatnie 4 lata złożył ze 20 zawiadomień do prokuratury. Na Ziobrę, na Sasina, ale białą księgę moglibyście przygotować. Taką już publikację, zestawienie, zwyczajnie można to pokazać. Miesiąc i potem temu tylko pokazaliśmy ją na konwencji Lewicy z gotowymi aktami oskarżenia dla pierwszych kilkunastu osób, począwszy od Dudy, skończywszy na Tchórzewskim czy na paru innych osobach. No i ta komisja miałaby czasu, żeby sformułować sześć jakieś miesięcy, sześć oskarżenie. Miesięcy składałaby się z byłych rzeczników praw obywatelskich, byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego przez pół roku. No to są bardzo konkretne stanowiska, gadaliście już z tymi ludźmi. Oni są zgodzeni, będą brać w tym udział. Najpierw się proponuje projekt ustawy, ustawę powołuje się i wtedy proponuje się tym ludziom konkretne stanowiska. No nie ma tak, że dogadujemy się z kimś za kulisami i powiemy, słuchaj, przyjmiemy taką ustawę, no, ale to wejdziesz do komisji. Jest w ogóle zainteresowanie takich osób, żeby wziąć jest zainteresowanie, panie redaktorze, bo przekręty PiS-u budzą gigantyczne kontrowersje wśród Polek i Polaków. I po pół roku pracy tej komisji, raport tej komisji byłby przekazany marszałkowi Sejmu, marszałkowi Senatu do debaty. A potem w tym czasie, w ciągu tych 6 miesięcy trzeba rozdzielić prokuraturę generalną od ministra sprawiedliwości i wtedy prokuratorzy, którzy będą niezawiśli, niezależni, będą podejmować nowe postępowania. Nagrało się i państwo będą mieli okazję, żeby pana posła z tej obietnicy co do konkretnego Trzymajcie czasu państwo i konkretnych kciuki, działań żeby to się udało. Rozliczyć. 321-321-321. Państwo telefonują i zadają pytania do naszego gościa. To Łukasz z miejscowości Białogard. Pytanie moje dotyczy usprawnienia podatków dla mikro i małych przedsiębiorstw i jednocześnie usystematyzowanie w jakiś sposób składki zdrowotne, jak również składki ZUS. Jaki dzisiaj gość programu ma pomysł na to, aby
nam, małym i mikroprzedsiębiorcom, po prostu chciało się w dalszym ciągu w tym kraju prowadzić działalność gospodarczą. Pan słuchacz zdaje się po głosie poznaje zmęczony i zniechęcony działalnością gospodarczą. Nie dziwię się. Nie dziwię się. Pozdrawiam Białogard. Tam się urodził Aleksander Kwaśniewski, z tego co pamiętam. Tak, ja się nie dziwię, że słuchacz jest być może zmęczony i wkurzony na to, jak dzisiaj państwo działa. My na lewicy mówimy jednoznacznie. Podatki muszą być sprawiedliwe i proste. Jeśli jesteś jednoosobową działalnością gospodarczą albo prowadzisz małą firemkę, piekarnię, cukiernię czy małą knajpkę, zatrudniasz 2, 3, 4 osoby, to podatki powinny być znacznie niższe niż płacone przez gigantyczne korporacje. A przypomnę o jednej rzeczy. My jako lewica mówimy bardzo jednoznacznie, od 4 lat, kiedy jesteśmy w Sejmie, wielkie korporacje cyfrowe powinny płacić większe podatki. Tak, w ogóle powinny płacić podatki. Mielibyśmy z tego 1 mld zł rocznie. Ale co się wydarzyło? Na poziomie Unii Europejskiej pan premier Morawiecki nie zgodził się na taki podatek cyfrowy. Więc tutaj jest problem. Uważam, że to, co się dzisiaj dzieje z małymi przedsiębiorcami, czy jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi, to jest po prostu skandal. I to, jak dużo jest dzisiaj biurokracji, jak trzeba dopraszać się o każdy kwitek czy zaświadczenie, czy to z Urzędu Skarbowego, czy z ZUS-u, to jest po prostu chore. I dlatego my mówimy bardzo, bardzo jasno, jeśli Lewica będzie miała cokolwiek do powiedzenia w nowym rządzie, a wierzę, że tak będzie, bo rządu nowego nie będzie bez Lewicy, to zajmiemy się tą kwestią tak, żeby ci mali przedsiębiorcy, którzy wypracowują większość naszego PKB, po prostu wreszcie mogli odetchnąć. To jeżeli mówimy o podatkach, bo też chcecie obniżyć stawkę podatku VAT. Do jakiej wysokości? A to zależy od chyba od produktu, z tego co nie można uprościć. A teraz VAT ile wynosi? No zależy na jakie usługi. Podstawowa czy stawka. No to jest z tego co pamiętam, nie pamiętam, to jest chyba 21%. Podstawowa stawka VAT, panie pośle. Dobra, 9%, ale to... Nie. No to nie wiem. 23%. Okej, okay, no to nie wiem. Podstawowe źródło dochodu budżetu państwa. Podatek VAT i podstawowa stawka to jest 23%. Od towarów i usług. Tak jest. Zgadza się. Podatek VAT. 121, 121. Czyli nie wiemy do jakiej, dobrze. A w takim razie, bo tam czytam, że wprowadzimy progresywną skalę PIT, która odciąży gospodarstwa domowe o niskich, średnich dochodach oraz zwiększymy koszty uzyskania przychodu dla pracowników. Czyli będzie trzecia skala podatkowa, rozumiem, tak? No tak, my się nie boimy mówić o konieczności reformy systemu podatkowego. Uważamy, że, no zresztą dlatego jesteśmy lewicą, która opowiada się za progresywnymi podatkami. No dobrze, to w takim razie na jakiej wysokości będzie? Będzie kolejna skala? Dzisiaj tego nie powiemy, ale mówimy o bardzo dużych dochodach, o gigantycznych dochodach, dobrze, gdzie te podatki byłyby Kolejny próg podatkowy większe. To będzie 35, 39, 38, 40. Dzisiaj jeszcze nie mamy takiej decyzji. Wiemy jedno, że ci, którzy zarabiają najmniej, powinni płacić mniejsze podatki. Czyli natomiast mniej niż 12%. Tak? Mniej niż 12%, a nawet 0%, jeśli będzie to na przykład pensja minimalna. Natomiast wiemy jedno, że ci, którzy zarabiają bardzo dużo i są naprawdę milionerami, czyli dzisiaj powinni płacić więcej. Czyli Lewica postuluje, jeśli ktoś będzie zarabiał najniższą krajową, to nie będzie w ogóle płacił podatku PIT, tak? Takie są nasze... w takim kierunku toczymy rozmowę. Kolejny telefon. Bardzo proszę. Aleksandra z Warszawy. Dzień dobry, panie pośle. Jeżeli opozycja przejmie władzę, to na pewno będzie potrzebowała szerokiej koalicji. Czy w związku z tym, co pan powiedział o panu Romanie Giertychu, jest możliwe, że Lewica znajdzie się w rządzie razem z Romanem Giertychem? Czy Giertych i Śmiszek razem w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy to w ogóle jest możliwe? No to byłaby niezła egzotyka, taki duet egzotyczny, Śmiszek dla i Giertych. Dobra ojczyzny. Dla dobra ojczyzny. Wiem jedno, na pewno Lewica nie wejdzie w koalicję z Konfederacją. Natomiast nie bierzemy odpowiedzialności za listy Platformy Obywatelskiej czy Trzeciej Drogi. Ale czy Śmiszek i Giertych w Ministerstwie Sprawiedliwości to jest w ogóle możliwa taka konfiguracja? Ja nie wiem, czy w ogóle jakby możemy teraz rozmawiać i dzielić skórę na niedźwiedziu, kto będzie w jakim ministerstwie. Ja dzisiaj staram się o głosy wrocławian i wrocławianek. I tyle. Ale tak czy tak? Czy... No bo pan ucieka od odpowiedzi. No uciekam od odpowiedzi, bo to jest gdyba, nie to jest. Rozumiem, że to jest bardzo fajne i ciekawe takie gdyba. No nie, natomiast... rejtany, robiliście rejtana, że absolutnie nie, no po prostu Giertych nie ale może pani wystartować przyznać, w pakcie senackim. Ale musi pani przyznać rację, że nam się udało zablokować Giertycha w pakcie senackim. Ale... I tak, sam nie. Też kładłem się rejtanem przed startował z list senatem. Ale trochę Donald Tusk potraktował was tak, jak Prawo i Sprawiedliwość potraktował
zaatakował pana prezydenta z Kurskim, że niby odchodzi, ale tak naprawdę wraca. Ostatecznie Roman Giertych pojawia się, pewnie się pojawi. Donald Tusk, szef Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, bierze pełną odpowiedzialność za Romana Giertycha, który jest ojcem chrzestnym Konfederacji. Tyle z mojej strony. No dobrze, proszę państwa, to teraz taki cykl, taka część, taki element naszego programu Gra o Głosy, w którym pan poseł nie będzie mógł uciekać i będzie musiał zadeklarować tak czy tak. Nie, panie pośle, no, gdyby pan był postawiony pod ścianą i musiał odpowiedzieć, to bardzo proszę wybierać jedno czy drugie. Bardzo. Włodzimierz Czarzasty czy Robert Biedroń? Robert Biedroń. Jako lider, rozumiem. Gdyby to był tylko jeden lider. W ogóle. Bo nie mam po co wracać do domu, gdyby była odpowiedź inna. Aha, czyli gdyby było, że jednak musi być jeden lider Nowej Lewicy, to będzie to Robert Biedroń, nie Włodzimierz Ale będzie Czarzasty. Dwóch, bo tak się umówiliśmy. Nawet jest chyba trzech. Wyższe podatki Nowej dla Lewicy. Najlepiej zarabiających, czy... opodatkowanie kościoła. Jedno z dwóch. Co by dało więcej pieniędzy? To znaczy, no, sercem jestem po, że tak powiem, po stronie opodatkowania kościoła, a rozumem po stronie opodatkowania najbogatszych, bo tam pewnie będzie więcej pieniędzy. Elektrownie jądrowe czy wiatraki? Wiatraki zdecydowanie. Samochód elektryczny czy spalinowy? Elektryczne, do tego wszyscy dążymy. A pan jakim jeździ? Jeżdżę dieslem. Właśnie to nie jest mój samochód, tylko mojego partnera, ale no, trzeba będzie zmienić. Na elektryczny. Albo taksówka. Na elektryczne. Szkoła za Czarnka czy za Giertycha? Przepraszam, rozproszyła mnie. Szkoła za Czarnka czy za Giertycha? Boże, broń nas, Panie Boże, od jednego i drugiego. No, to no ale trzeba wybrać. To, albo to, nie, albo nie, nie. To proszę mi ściąć głowę, ale nie odpowiem. No nie, no to czasy, jak powiem, rewolucji francuskiej mamy zdecydowanie żaden za sobą. Żaden z nich, a kysz. No tak, ale jeden jest, a drugi za chwilę może wrócić, prawda? No właśnie. Krystyna Pawłowicz, w Sejmie czy w Trybunale Konstytucyjnym? Ach, w Sejmie chyba mamy już taką galerię postaci i menażerię, żeby się tam gdzieś zmieściła, a w Trybunale Konstytucyjnym robi gigantyczną szkodę, więc niech już wraca do Sejmu i przeżyjemy... panią Pawłowicz w Sejmie. No póki co nie wróci, bo jednak kadencja jest 9-letnia, z tego co pamiętam. Głosowanie w Sejmie czy wakacje? Głosowanie w Sejmie. Mm-hmm, jasne. Teraz się bijemy w piersi, ale wtedy polecieliśmy macie do krajów arabskich. Tak, macie mnie po prostu. Macie. Polska za czasów premiera Millera czy Polska za czasów Donalda Tuska? Chyba jednak Polska za czasów Millera, bo wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej i był taki dobry nastrój do tego, żeby te proeuropejskie nastroje były mocno budowane, więc będę lojalny wobec swojej formacji. Czyli ciepła woda w kranie nie. Nie, nie, nie. Sernik z rodzynkami czy bez? O Boże, żadnych rodzynek. Nigdy żadne rodzynki. No dobrze, i teraz... O, jeszcze jedna niespodzianka. Ulubiona niespodzianka w naszym programie, chociaż po pierwszym odcinku państwo się spodziewają, teraz że... tutaj właśnie... Pani redaktor jest sierotką Marysią. Tak, no. Troszkę nie, tak. Ale nie sierotką, nie Marysią, ale tak. Ale pan poseł będzie, prawda? Aha. Pan poseł musi sam wybrać. Tak. Coś muszę wylosować. Musi pan wylosować, otworzyć, przeczytać pytanie i na nie odpowiedzieć. Tak jest. Dobra. Jest też szansa na to, że... Wszystkie są takie same? Tak. Wszystkie tak samo podchwyciłem. Już was znam po prostu. Bardzo proszę. Proszę przeczytać. Ile wynosi VAT? To już wiemy, że nie wiemy. Proszę przeczytać na głos. Powiedz, jaki numerek. Numer 8. Numer 8. O, bardzo dobrze. No, niemożliwe. No proszę bardzo, proszę przeczytać. Czy palił pan kiedykolwiek marihuanę? Tak, za granicą. Bo w Polsce nie można. Bo w Polsce nie można. Ale wy chcecie zalegalizować marihuanę. Tak, chcemy zalegalizować. Jestem członkiem zespołu parlamentarnego do spraw legalizacji marihuany i bardzo, bardzo wspieram ten pomysł. Palenie na Clintona, czy takie prawdziwe? To było palenie prawdziwe. Zaciągał się. Tak, ale no jakoś nie jestem fanem. Podsumujmy, proszę państwa, mogliście głosować. Zobaczmy, jak zdecydowaliście. Czy zgadzasz się z Krzysztofem Śmiszkiem? 70% naszych widzów, słuchaczy, zgadza się. 30% się nie zgadza. Nie tak źle. No to rzeczywiście nie tak źle. No to było na tyle. Dojechaliśmy do końca już, w takim tak? razie. Kończymy. No a może jeszcze wylosuję jakieś pytanie. Krzysztof Śmiszek był gościem programu Gra o Głosy. Widzimy się za tydzień. Beata życzymy. Łubecka. Patrycjusz Wyżga. Bardzo widzimy dziękujemy. Się i słyszymy za tydzień. Dobrego wieczoru. Do właściwie dobranoc. Dobranoc. Dzięki.